Walerian przez blisko 50 lat dyrygował i prowadził z naszą orkiestrą symfoniczną takie koncerty jak ten. Te dla najbardziej wymagającej publiczności. Dobra, tak. Kochani moi, tak jak prosiłem. Wiem, gramy to dzisiaj pierwszy raz. Słoneczki, bo ten to widziały. Wiolonczele, samo wasze wejście, wy wprowadzacie temat. Pianissimo, pianissimo, zwłaszcza tu, gdzie kończymy na tym fis. To znaczy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty, siódmy, ósmy, tak, robimy diminuendo, bo jest ich wejście. Teraz tak, pozostałe smyczki, Laszka, drugie skrzypce, pierwsze. Precyzyjnie, idealnie równiutkie szesnastki, to musi być metronom. I wyciszamy się tam, gdzie wchodzi Mariusz z tematem. Proszę bardzo, weź może jeszcze raz od samego początku. Kontrabas, vibrato, proszę. Początek. Bardzo lubiany przez ludzi w filharmonii, przez orkiestrę, przez wszystkich pracowników. Wszystkim był znany, wszyscy go kochali. Kochali, nie lubili, kochali. Ze wzruszeniem to mówię, bo przypominają mi się te sceny. Odwoził mnie często do domu swoim samochodem, a miał taką zastawę. Zastawa to był jugosłowiański samochód, taka marka, tak dobrze mówię, marka, to samochód marka, marki zastawa. Ona była w takim pomarańczowo-czerwonym kolorze i nazywała się Manuela. Kiedy często przychodził, jak już skończyłam pracę, przychodził maestro Walerian, mówi: pani Urszulko, praca się skończyła, Manuela czeka. I odwoził mnie do domu. Jeździł bardzo szybko. Ja się tak bałam, jak jechałam z nim, ale wsiadałam chętnie, nie wiem czemu, ale wsiadałam chętnie, ale bałam się, jak już się rozpędził. To już jechał bardzo szybko. No i tam dyskutowaliśmy, ponieważ obydwoje byliśmy wielbicielami klasyków wiedeńskich, czyli Haydna, Mozarta i Beethovena, tak? No ja uwielbiałam Mozarta. On wolał chyba Haydna. Thank you.
Ja pamiętam taki jeden z pierwszych kontaktów, kiedy w klasie siódmej szkoły podstawowej zadanie domowe polegało na tym, że należało przeprowadzić wywiad z jakimś znanym człowiekiem. Jako 13-latek z książki telefonicznej, bo wtedy nie było RODO, wziąłem numer telefonu, zadzwoniłem, przedstawiłem się, powiedziałem, że jestem pana sąsiadem i czy pan znalazłby dla mnie godzinę, ponieważ mam takie zadanie domowe. Kiedy przyniosłem kasetę z nagraniem do rodziców, iśmy wspólnie słuchali tego wywiadu i powiedzieli do mnie tak, słuchaj, ale on cię traktuje jak człowieka dorosłego, któremu chce w pełni odpowiedzieć na pytania, no, które były mniej czy bardziej mądre. W Filharmonii pracuję wiele lat i stamtąd się znaliśmy, ale znałam również pana Waleriana, miałam okazję go poznać również prywatnie, poza pracą na przecudownym Pogodnie, najpiękniejszej uważam dzielnicy Szczecina, gdzie szczęśliwym trafem, później jak się okazało, byliśmy w bardzo bliskim sąsiedztwie. Ale w zadziwiającej sytuacji się to wydarzyło i przypominam sobie właśnie ten dzień, mroźny, sypał śnieg, tak, bo kiedyś były zimy w Szczecinie, więc mroźny, śnieżyk sypał, ulice były zasypane świeżo śniegiem i było bardzo ślisko. I ja pamiętam, takim zamaszystym krokiem biegłam sobie tam chyba w kierunku ryneczku, już nie pamiętam w tej chwili, i chciałam przebiec na drugą stronę ulicy i nagle ni stąd, ni zowąd pojawił się samochód. No myślę sobie, no dobra, zdążę przebiec i śmieszna sytuacja, bo nagle patrzę, ten samochód zaczyna tańczyć, czyli tam wpadł w poślizg pewnie, no i jakoś taka była ta sytuacja, że musiałam szybko zbiec. Mało brakowało, ale wszystko się dobrze skończyło. No i jakież było zdziwienie. Pan Walerian wysiadł z samochodu i mówi, no poznaliśmy się. No tak, oczywiście. I jeszcze, co dziwne, na ulicy, gdzie opodal właśnie mieszkał pan Walerian. Thank you.
Mistrz Walerian w latach 80. dyrygował bardzo rzadko koncertami dla dorosłych, ponieważ już się pewno tym znudził. Dyrygował natomiast bardzo chętnie koncertami szkolnymi dla młodzieży szkolnej, od klasy powiedzmy 5 do 8, które jeszcze z wielką przyjemnością prowadził. Właściwie, jak sobie ostatnio myślałem, był kimś na miarę Leonarda Bernsteina ze względu na taką różnorodność swoich zainteresowań, właśnie na łączenie słowa z muzyką, mówienie o muzyce, jednocześnie dyrygowanie. A jednocześnie to, co mnie fascynowało jako w dyrygencie, to fakt, że dyrygował niejako od niechcenia. Znaki, które pokazywał orkiestrze, były takie bardzo, bardzo subtelne, bardzo, bardzo niejednoznaczne, bym powiedział. Podobnie jak u Bernsteina. I właściwie spodziewałem się jako kilkunastolatek, że będzie to tak jak w znanym filmie z Bernsteinem, że Walerian w pewnym momencie po prostu stanie, zamrze na chwilę i orkiestra będzie grała sama, tak dobrze była wyćwiczona. Sposób i niesztampowe opisywanie sytuacji, w których się czasami znajdowali kompozytorzy utworów, bądź też powstawały dane dzieła, były najbardziej przez nas zapamiętywane jako uczniów, bo były po prostu niespotykane i nietypowe, takie, których się nie wyczytało nigdzie w książkach. Przeżywanie jako dziecko muzyki sprawia, iż jest ona bardzo wiarygodna i zapada głęboko w serce. Pana Waleriana Pawłowskiego poznałam jako uczennica szkoły podstawowej, chodząc na koncerty do filharmonii. Po długich, długich latach sama jestem pracownikiem tej samej instytucji, w której kiedyś pan Walerian pracował. Był bardzo przyjacielski. Nic, co do, jeśli ktoś się do niego z czymś zwrócił, to jak tylko mógł, to pomagał. To mogę z całą odpowiedzialnością. Był bardzo koleżeński, bardzo przyjacielski. Potrafił cię, jak to się mówi, rozweselić, jak byłaś za smutna. On to widział, że co się dzieje. No to trzeba trochę inaczej do tego życia podejść. I czasami ludzie mu się zwierzali. Ja mu się zwierzałam. Mnie zawsze pocieszył. Ponieważ to był człowiek, który był niezmiernie barwną osobowością, ale ta barwność osobowości była zawsze schowana za dziełami, za tym, co robił, za muzyką, za tekstami. Może też odwracać uwagę od spraw ostatecznych, kierując ją w stronę doznań doczesnych, o posmaczku wyrafinowanie zmysłowym, że przypomnimy choćby słynne solo w rawelowskim Bolerze, w której to solówce wirtuoz puzonista musi wycisnąć dwukreślne des, a więc przedostatni dźwięk możliwy do wydobycia w najwyższym rejestrze puzonowej skali.
umiał zainteresować. Tak mówił, tak opowiadał o muzyce. No przecież no nie tylko muzyka symfoniczna, on kochał operę. Kochał operę, więc tu się znał najbardziej, najmocniej. No ale kochał też tych, jak już wspomniałam, klasyków wiedeńskich. No i na ich temat też potrafił godzinami opowiadać. Ja czasami w tym samochodzie siedziałam i tylko słuchałam. I byłam w niebo wzięta zdecydowanie. Wiecie, jak to się uzupełnia wiedzę? Jak już zaczął rozmawiać na jakikolwiek temat, a tematów miał co niemiara, bo to człowiek renesansu, znał się na motoryzacji, kochał motory, kochał zwierzęta, samochody, no zwierzęta bardzo. Pewnie nie wiecie, ale oprócz psów, kotów i wszelkich innych zwierząt uwielbiał osy. Uwielbiał osy, też tak się zdziwiła, jak nam powiedział. I one u niego w tym ogródku latały, to ku niego się w ogóle nimi nie przejmował, one go nie tykały. Dom Waleriana Pawłowskiego, domu moich rodziców, oddalony był dosłownie o 3 minuty spaceru. Było to w stronę kościoła, więc z natury rzeczy człowiek tamtędy czasami chodził. I zwłaszcza wiosną, latem było słychać przez otwarte, szeroko okno maszynę do pisania, było słychać muzykę. No i było widać Waleriana, który w skupieniu nad maszyną do pisania przygotowuje nowe teksty, czy to do Filharmonii, czy to potem już do Kuriera Szczecińskiego. Do pewnego momentu nie widziałem, że to jest ten ważny pan z Filharmonii, ale po prostu znało się go z widzenia. I myślę, że to jest jeden naprawdę z nielicznych ludzi, o których można śmiało powiedzieć, że był dobrym człowiekiem.
pan Walerian mówił zawsze, że jak to? Mówię, tyle lat? Czy to w ogóle ważne, ile lat? Mówi, wyliczanie lat pozostawmy paniom, które wyliczają skrupulatnie wiek swoim przyjaciółkom. A my skupmy się i skoncentrujmy na tym, co nadejdzie. No po prostu taki żartowniś, ale z taką tam gdzieś nuteczką zgryźliwości. No tak jak i ta Polka, no z mnóstwem dysonansików, różnych takich przebiegów, tak, śmiesznych. Thank you.
szczecińską legendą, której nie ma już wśród nas.